Fíjense, no, mi capitán, a mí se me hace que a usted le están viendo la cara de... Nie widzę w tym nic dziwnego. A ja tak. Załóżmy, że Josefita powiedziała prawdę. W jaki sposób miałoby to zaszkodzić Felicito? A wyraźnie powiedziała, oszukujemy Felicito. Zamierza się zwolnić, ale jeszcze mu nie powiedziała. Naprawdę? Tak powiedziała. To dlaczego Colorado wie, a Felicito nie? Bo ona i Colorado są przyjaciółmi od lat. Dwa lata temu podarował jej na urodziny subskrypcję do strony internetowej, na której kojarzą pary. Na pewno? Wiedziałem, że mi nie uwierzysz. Sprawdzałem w internecie, spójrz, co znalazłem. To jakaś bzdura, jak przyjaźń tygrysa z lwem. Widział pan kiedyś coś takiego? Nie gadaj tyle i patrz. To Josefita? Co ty na to? Pięknie wygląda. Skoro nie wierzysz jej ani mnie, postanowiłem ci udowodnić. Jest zarejestrowana od 2 lat. Skończmy tę dyskusję. I biorą za to pieniądze? Aż trudno uwierzyć. Co tam mamroczysz? Nic, kapitanie. Przekonał mnie pan. Josefita ma 1,48 m? Jest wyższa od pana. Zabierzcie ją. Tego nie da się słuchać. Nie dorównuje Mabel. To ma być śpiew? Dosyć tego. Dalej mi jeszcze. Dlaczego jej nie zdejmą ze sceny? Jest fatalna. Uspokój się. Jak? Nie powinniście zwalniać Mabel. Ja uspokoję się, dopóki Mabel nie wróci. Zdejmijcie ją, jest do kitu. Zamknij się, bo każę cię wyrzucić. Spróbuj. Zaraz wrócę. Puśćcie mnie. Bez Mabel ta knajpa splajtuje. Nie dotykajcie mnie. Dokąd chcesz iść? Puść mnie, Mabel. Spójrz na mnie, to ja, Joanna. Śledzisz mnie? Skądże? Czy to nie wspaniały przypadek, że się spotkaliśmy? Nic podobnego. Chodźmy się napić czegoś. Nie chcę. Dokąd pójdziesz? Nie twoja sprawa. Dokąd pójdziesz w takim stanie? Poczekaj chwilę. Tylko się pożegnam z przyjaciółkami. Puść mnie. Nikogo nie potrzebuję. Żadnych dziewczyn, przyjaciółek ani anioła stróża. Ta, której pragnę, wyjechała. Ty nie jesteś nawet do niej podobna. Cham. Owszem. Trochę się spóźnię, więc się nie denerwuj. Ktoś jest na zewnątrz. Możesz sprawdzić? Moment. Zabierz to do środka. Widzimy się jutro.
Zrozum, kochanie. Zadzwonili do mnie ze Związku Zawodowego Kierowców. Muszę iść. Zajmie mi to tylko kilka minut. Bądź spokojna, buziaczki. Co ci jest? Co to za mina? Mam dość tych kłamstw. Policja już wie, że chce wyjechać do Kanady. Dowiedzieli się wcześniej niż twoja żona. Nie porzucisz jej? Oczywiście, że tak. Poproszę ją o rozwód. Nie potrafię bez ciebie żyć. Jesteś dla mnie wszystkim. Naprawdę? Tak, kochanie. Oszukałaś mnie, obiecałaś, że będziemy razem, tymczasem nic z tego. Ale przynajmniej masz pracę. Umawialiśmy się na coś innego, nie dotrzymałaś słowa. Jeszcze nie pora. Jesteś wściekła, bo twój mąż z martwych wstał niczym ten ptak Felix. Wiem, co się dzieje w firmie. Po pierwsze to Felix. A po drugie, to mój były mąż. Rozwiodłaś się? Jestem w trakcie. Już nie mieszkamy razem. Nie? Nie. Skoro mieszkasz sama, odzyskuję nadzieję, że będziemy razem. Wszyscy mężczyźni to banda oszustów. Nie chcę Ismaela, ani ciebie, nikogo. Jestem wściekła. Jesteś piękna, gdy się złościsz. Jeszcze zobaczymy. Jedz. Napijesz się czegoś? Nie rozwiodę się, koniec dyskusji. Nie upieraj się, przecież nie mieszkacie razem. Ona wciąż mnie kocha. Odnoszę inne wrażenie. Jesteś dla mnie jak syn. Wiedziałem, że daleko zajdziesz. Ale nie przeciągaj struny. Chcę pomóc. Komu? Odnoszę wrażenie, że trzymasz stronę Armidy. Nie moją. Zamiast wspierać jej pomysł z rozwodem, powinieneś się od tego odwieść. Nie mogę się w to wtrącać. Możesz. Pytanie, czy chcesz? A może chcesz mi odebrać żonę? Nic podobnego. Skąd ten pomysł? Mam nadzieję. Ma pan gościa? Niech wejdzie. Proszę, dziękuję. Witaj, Lucila. Proszę wybaczyć. Co u ciebie? Wybacz, że nie odwiedziłam cię, gdy byłeś chory. Nie chciałam wpaść na twoją żonę. Nie przejmuj się, rozumiem. To prawda, że się rozwodzisz? Kto ci powiedział? To prawda czy nie? Ona chce, ja nie. Naprawdę zakochałeś się w tej kobiecie? Tak. Może jestem idiotą i marnuję ostatnie lata życia, które mi pozostały. Sam nie wiem. Co mam robić? Gdybym wiedziała, nie byłoby mnie tutaj. Wciąż mam nadzieję, że kiedyś będziemy razem.
¿Cuándo lo desocupan? ¿Kiedy zwolnią lokal? ¿Y cuántos fiadores? ¿Ilu poręczycieli muszę mieć, żeby wynająć ten lokal? Bueno, yo le hago una preguntita. Mam pytanie. Jeśli zapłacę za rok z góry, dostanę zniżkę? Tak, chcę go obejrzeć. Zadzwonię jutro, żeby potwierdzić. Idę. Cześć, Foncio, co u ciebie? Dobrze, ale poczuję się lepiej, gdy przestaniesz się gniewać. Myślisz, że przekupisz mnie tym kurczakiem? Skoro żartujesz, to znaczy, że jestem na dobrej drodze. Zjemy tutaj, czy wpuścisz mnie do środka? Wpuszczę cię, ale dlatego, że mam pustą lodówkę i lubię kurczaka. Ależ ty interesowna. Smaczny. Posłuchaj. Wiem, że źle postąpiłem, ale postaw się na moim miejscu. Don Ismael jest nie tylko moim szefem, był szefem również mojego ojca. Mam dla niego wielki szacunek. Mówisz, postaw się w mojej sytuacji, a kto postawi się w mojej? Sama się w to wpakowałaś. Masz rację, wszystko moja wina. Nie osądzam cię. Postąpiłbym tak samo jak ty. Poważnie? Nie sądziłam, że aż tak ci się podoba, że byłbyś gotów go poślubić. Daj spokój. Ismael jest kochany, ale ma owłosione nogi. Wiem, że darzysz sympatią i jego, i mnie. Jesteś między młotem a kowadłem. Dzięki, że mnie rozumiesz. Co zamierzasz? Zaczniesz od zera, czy będziesz walczyć? Zacznę od zera. Co mam do stracenia? Jak to co? Miłość. Przecież go kochasz. Zaprosiłeś kogoś? Jasne. Cześć, Claudio. Postanowiłem cię odwiedzić. Nie wiedziałem, że masz gościa. Cześć, Claudio. Mamy kurczaka. Wystarczy dla wszystkich. Nie, dziękuję. Przyszedłem w sprawie twojego rozwodu. Przyjdę kiedy indziej. Wejdź. Przyniosłeś wino. Świetnie. Otworzę. To jedno z najlepszych. Ismael kazał ci wybierać? Niestety, przykro mi. Nie przejmuj się, Foncio też kazał. To prawda. To w jego stylu. Musisz mi pomóc znaleźć prawnika. Nie zrezygnuję z rozwodu. Chciałbym ci pomóc, ale mam związane ręce. Chcesz więcej kurczaka? Ja już się najadłem. Kto tam? Chcesz mi rozwalić drzwi? Witaj, kochanie. Urządziłaś przyjęcie i mnie nie zaprosiłaś? Proszę, nawet na kurczaka się nie załapię. Spóźniłeś się. Dziękuję za kwiaty. Mam pytanie. Co tu robią ci panowie? Nie mówcie, że pomagaliście Armidzie w przeprowadzce. A może jesteście tu, bo moja była narzeczona wkrótce będzie wolna? Dranie. Banda łajdaków. Musicie mi pomóc zdobyć klientów. Chcę złożyć doniesienie. Dobry wieczór, policja. Ktoś popełnił przestępstwo? Chyba nie ukradłeś kwiatów. Proszę wybaczyć, ale dostaliśmy informację, że kręci się tu złodziej. Musimy państwa zrewidować.
Lo siento. Przykro mi. Bywało gorzej. Nawet nie spróbowałem kurczaka. Alo? Wybacz, że popsułem ci przyjęcie. To twoja sprawka? Po to chcesz rozwodu? Żeby flirtować z tymi trzema? Posłuchaj uważnie. Ci idioci nigdy nie pokochają cię jak ja. Tato, co? Mogę wejść? Tak, co się stało? Włącz telewizor. W wiadomościach mówią o Colorado. Policja przeprowadza rewizję w firmie La Consentida. Szukają dowodów, które potwierdziłyby, że pan Colorado szantażował pana Felicito Janeke. Nasi dziennikarze próbowali się skontaktować z panem Colorado, niestety bezskutecznie. Z naszych informacji wynika, że pan Colorado dowiedział się o prowadzonym śledztwie i uciekł z kraju. Przepraszam. Omal nie umarłam ze strachu. Nie widziała pani, że tu jestem? Nie. Chyba się zepsuło. Pani płacze? Nasi reporterzy zarejestrowali ataki na firmę przewozową Nariwala. Najpierw na autobus, następnie olbrzymi wybuch w samej firmie. Ten świat już nie jest tak jak kiedyś. Myśli ksiądz, że Bóg jest na nas zły? Proszę wybaczyć. Przygotuję to do mszy. Dziękuję. W połowie zeszłego roku pan Harold Cifuentes i jego ludzie zostali schwytani przez policję. Śledztwo wykazało, że nie mieli nic wspólnego z szantażem i atakami na pana Felicito Janeke. Pytanie pozostaje otwarte. Kim jest napastnik? Dla kanału 5 Javier Bobadilla. Wreszcie się odezwałaś. Jak długo zamierzałaś się ukrywać? Nie ukrywałam się, byłam zajęta. Oby zadaniem, które ci zleciłem. Sprawa jest skomplikowana. Ktoś obrzydza tej rodzinie życie. Miguel w swojej paranoi pytał, czy go śledzę. Wiesz co? Nic mnie to nie obchodzi. Mylisz się. Może pójść na policję i powiedzieć, że go śledzę, a wtedy mnie dorwą i trafią prosto do ciebie. Tego chcesz? Wiesz, że nie. Dowiedz się, gdzie jest Tiburcio. Tylko on może mi pomóc. Pamiętaj, że zawarliśmy umowę. Dotrzymam jej, ale musisz mi dać trochę czasu. Co tu robicie? Co tu się dzieje? Policja zrobiła nalot. Oszalałeś? Silva, co tam robisz? Myślałem, że wyjechałeś. Po co? Nic nie zrobiłem. Zabieraj swoich ludzi z mojego biura. Policja wszczęła postępowanie w sprawie Felicito Janeke. Nie mam z tym nic wspólnego. Felicito jest moim przyjacielem, dobrze wiesz. W takim razie nie masz się czego bać. Pozwól, że dokończymy. Zaraz ci przyłożę. Mam cię aresztować za brak szacunku dla władzy? Nie dotykaj mnie. Skoro nie masz nic do ukrycia, pomożemy ci to udowodnić. Sprawdźcie całą firmę. Każdy kąt. Ty draniu. Wersja polska, TVN. Tekst Michał Marrodan. Czytał Paweł Straszewski.